No, walka o Mistrzostwo Polski naprawdę nabiera rumieńców. Bo ile na rozpoczęcie rundy wiosennej Kolejosz miał bodajże 4 punkty przewagi nad drugim zespołem, tak aktualnie po 22 kolejce ustąpił fotel lidera na rzecz Pogoni Szczecin, która dzisiaj razem z Lechią Gdańsk cieszą się najbardziej chyba w całej Polsce. Bo gdańszczanie zwyciężyli dziś z Kolejorzem 1-0, strzelając bramkę w ostatnich minutach spotkania za sprawą ultramłodziutkiego Bobaska Koperskiego. Ale co ja tu gadam o Pogoni Szczecin? Przecież to nie jest film o tej drużynie. Te 3 punkty przede wszystkim pomogły dzisiaj gospodarzom, bo dzięki nim zespół Lechii Gdańsk dał sobie nadzieję na wywalczenie jeszcze podium w tym sezonie. Bo jeśli spojrzy się w tabelę, to ta różnica między Rakowem a nawet Lechem Poznań nie jest aż tak duża. Nie jest aż tak duża, by nie dało się jej odrobić. A dodatkowo wydaje mi się, że takie zwycięstwo z Lechem Poznań przede wszystkim podbudowuje morale. I kto wie, czy Lechia dzięki niemu w następnych meczach nie będzie prezentowała się pewniej i znacznie ciekawiej. I wiadomo, że może lechiści nie zaprezentowali się dzisiaj statystycznie lepiej od swojego rywala. Jednak czy to pierwszy raz w tym sezonie, gdy Lech Poznań ma więcej sytuacji podbramkowych, a i tak przegrywa lub remisuje? No nie, i wydaje mi się, że zespół Tomasza Kaczmarka miał to mimo wszystko z tyłu głowy, grając to spotkanie. Że mierząc się z Lechem Poznań, utrzymując przez znaczną część spotkania wynik na 0 z tyłu, to w końcówce może coś wpaść na twoją korzyść. I Lechia mimo wszystko była dzisiaj właśnie dzięki temu bardzo cierpliwa. I wydaje mi się, że takim kluczem też do zwycięstwa dzisiaj zespołu gospodarzy była koncentracja w defensywie i wcześniej wspomniana przeze mnie cierpliwość, która przełożyła się na to, że w tej drugiej odsłonie zespół BKS-u naprawdę solidnie kontrował. Pomogło dziś oczywiście również szczęście, natomiast wydaje mi się, że ono było też nieco wyrównywane z pechem. Pechem, który przejawiał się chociażby bardzo minimalnymi spalonymi, jak przy akcji Durmusza, który strzelił w słupek, lub w niewykorzystywaniu klarownych sytuacji ofensywnych. I kurczę, to zwycięstwo Lechii sprawia, a raczej utrzymuje mnie w przekonaniu, że tak ciekawego sezonu Ekstraklasy naprawdę nie pamiętam. Bo mamy kurczę 22. kolejkę, która jutro się kończy, a my tak naprawdę nadal nie wiemy, kto zostanie mistrzem Polski, kto zagra w europejskich pucharach, kto spadnie. No i też to zwycięstwo ustawia Lechię Gdańsk w naprawdę ciekawej pozycji w tabeli, ale o tym powiem na samym końcu tego filmu. Bo wcześniej parę słów o byłym już liderze PKO Ekstraklasy, Lechu Poznań, który był dzisiaj jakiś taki, no, bez konkretów. W pierwszej połowie najgroźniejszą sytuacją była chyba ta poprzeczka Sadki oraz nieudolne dość dobicie Milicia, a tak to tak naprawdę nic więcej. Wydaje mi się, że w tej drugiej połowie największe zagrożenie dała zmiana João Amarala, bo ten całkiem fajnie rozdawał, oczywiście też sporo tracił, ale to podanie chociażby do Kamińskiego na lewą stronę, który no dość słabo uderzył, bo Duszan Kuciak nie miał problemów z wybronieniem tej akcji, no było imponujące. Dodatkowo mógł mieć on kluczowe podanie przy tej nieuznanej bramce Lecha Poznań po główce Jakuba Kamińskiego. Natomiast no właśnie, nieuznanej głównie dlatego, że przy tym kluczowym podaniu był spalony. Na pewno bardzo ważnym aspektem po stronie zespołu z Poznania była absencja kilku ważnych zawodników tego zespołu. Jak chociażby brak Mikaela Isaka, którego zastąpił dzisiaj tak, no, średnio grający Kownacki, który mam wrażenie po tych 3 pierwszych meczach wiosny, że zdecydowanie lepiej czuje się w meczach przy bułgarskiej. No ale nawet z takimi stratami piłkarzy, grając o mistrza Polski, trzeba się liczyć, bo jak widać, konkurencja nie śpi, a wręcz przeciwnie, ma się dobrze, bo Pogoń Szczecin naprawdę jest na fali wznoszącej. Może Raków Częstochowa nieco dzisiaj spuścił z tonu, remisując z Górnikiem Zabrze dość ofiarnie 1-1, no ale nawet taka Lechia Gdańsk pokazuje, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w tym sezonie. Także podsumowując, wydaje mi się, że mecz nieco przegrany taktycznie, ale mimo wszystko pokazujący pewne prawidłowości w grze Lechitów. Głównie jeśli chodzi o starcia wyjazdowe, bo nawet duża liczba sytuacji podbramkowych nie jest gwarancją 3 punktów lub nawet punktu po stronie zespołu z województwa wielkopolskiego. Po tym spotkaniu zespół z Gdańska zajmuje 4. pozycję w tabeli z 39 punktami, natomiast Lech Poznań znajduje się na pozycji wicelidera i ma 45 punktów na koncie. Tymczasem ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, udostępnię ten film, udostępniam inne posty o Ekstraklasie i dodaję jakieś zdjęcia z etapu produkcji filmów. I zapraszam Was do posiadania dobrego humoru, głównie kibiców Lecha Poznań. I nie martwcie się, no. Sezon się jeszcze nie skończył, ale Lech ma naprawdę spory potencjał na to, żeby ostatecznie zdobyć to Mistrzostwo Polski. A już na pewno KKS ma szansę na odbicie tego fotelu lidera już w następnej kolejce w sobotę o godzinie 15. Jeju, jak ja się nie mogę doczekać tego meczu.
Ach, ekstraklasa to jest życie. Polska piłka jest najlepsza. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.